Magda Wil. Bartek Musiał, witamy w kolejnym odcinku w Room TV News. No właśnie, to o czym dzisiaj powiemy? Dzisiaj mamy podsumowanie 52. rajdu Barburka. W tym taki? Również klasy legend. Opanuj się. Dobra. Nie wiem, nie był mi weekend w Warszawie. I żały, bo było naprawdę bardzo dużo do obejrzenia. A poza tym opowiemy o tym miejscu, w którym był Bartek, czyli... No właśnie, czyli Gdańska Ergo Arena. To było dopiero miejsce i wydarzenie. O tym wszystkim dzisiaj w Room TV News zaczynamy. Podobno w ten weekend w Warszawie było jakieś ściganie. Nie było jakieś ściganie, tylko bardzo kultowa impreza, 52. rajd Barburka. I najpierw chcesz powiedzieć o tym głównym rajdzie? Nie, ja chcę się dowiedzieć, ponieważ nie wiem, jak poszło Tobie i Jarkowi. Jak to nie wiesz, przecież klikałeś na Facebooku, lubię to. Poszło nam bardzo dobrze, chociaż mogło być lepiej, a przynajmniej Arek oczekiwał troszeczkę lepszego wyniku. No Arek mówił, że jedzie po zwycięstwo. Jedzie po zwycięstwo, no i pojechał po zwycięstwo na trzecim stopniu podium. Mhm. Przed nami pierwsze miejsce Kacprzykowie, Lancia, Delta, Half, Integrale. Mhm. Czterołap, drugi czterołap również był na drugim stopnie podium, Bełtowski z Michałem Bojarem, no i my trzecie jako pierwsze auto tylnonapędowe, więc można tak naprawdę. Jak było na trasie? Wiesz co, jak było na trasie? Dosyć asekuracyjnie chyba wszyscy na początku jechali, bo było dość ślisko, była lekka gołoleć, w związku z tym kart gdzieś tutaj oscylował, żeby nie popełniać tego błędu. My nie popełniliśmy, z tym, że tak jak powiedziałam, troszkę takiego asekuracyjnej jazdy było, ale... A który z odcinków najtrudniejszy? Wiesz co, wydaje mi się, że próba na STW może nie była najtrudniejsza, ale najwięcej tam było tak zwanego sypu i takiej mazi, więc tutaj wszyscy chyba trochę spokojnie jechali. Pozostałe próby asfaltowe, bemowo trochę takie mało bezpieczne z uwagi na fakt, że odstępy pomiędzy zawodnikami były dość niewielkie. I był tam jeden punkt, w którym potrafiły się nawet dwie załogi spotkać, beczka i parę takich sytuacji dosyć ostrych zdarzyło się. Pani Karowa? Pani Karowa dla legend pokazowo. Myślę, że bardzo fajna inicjatywa, bo każdy zawodnik, każda załoga z klasy legend mogła tą Karową przejechać. I powiem Ci, że naprawdę niektórzy dali nieźle popalić. Były urwane koła. Tutaj Marcin Grzelewski Fordem Escortem no, brał trochę czadu. Bardzo pięknie też się chłopaki kręcili na beczce, więc było co pokazać. Dobrze, to jak to wyglądało z perspektywy zespołu Wilk Kula, albo Kula Wilk? Kula Wilk. Ja zobaczcie sami. Po raz kolejny Kajetan Kajetanowicz zdeklasował całą resztę. Wygrał 4 z 6 odcinków. Kajetanowicz pierwszy, kto drugi? Grzyb z Siatkowskim, trzeci. No i trzecim Kuchar. Kuchar. A mistrz Polski gdzie? Mistrz Polski gdzie? No mistrz Polski bardzo ładnie zaprezentował się na Karowie, natomiast nie oszukujmy się, z jego samochodem no nie miał podejścia do pozostałych. No dobrze, to jak wyglądała Karowa? Karowa wyglądała fenomenalnie. Jak zwykle całkiem niezłe show zrobili wszyscy zawodnicy. No, ci, którzy jechali na czas, wiadomo, nie było zbyt wielu popisów z uwagi na fakt, że każda ta sekunda się liczyła. No, natomiast ci, którzy na przykład... Ułamki sekund. Tak, ułamki sekund były bardzo ważne, sekundkę powiem dlaczego. Natomiast też bardzo fajnie ci zawodnicy, którzy już na początku coś im nie wyszło, to później standardowo bokiem beczka, ile się dało, dopóki praktycznie ich stamtąd nie wyrzucono. Ułamki sekund istotne, szczególnie dla Tomka Kuchara, który o 0,38 sekundy wygrał z Kajetanem,
który pomylił się w doborze obłąd, więc jak widać każdy ma prawo do pomyłek, oczywiście. W miniony weekend odbyła się ostatnia w tym roku runda SJS Boglas Maxi OS 5. Tutaj rywalizowało 46 załóg, które ścigały się na trzech OS-ach. W tej rundzie najszybsi okazali się Michał Machnik i Michał Łukasik w Mitsubishi Evo, przed Krzysztofem Rybką z pilotem Krzysztofem Grzesikiem. Na trzecim miejscu Artur Majka z Justyną Majewską Majka. Na 20. miejscu dojechała najwyżej sklasyfikowana kobieta Sylwia Graboń, której pilotem był Maciej Jarząbek. To jedyna załoga, w której kobieta była za kółkiem. W klasyfikacji końcowej całej serii wygrał również Michał Machnik przed Krzysztofem Rybką i Tomaszem Zbroją. W Jugowie odbyła się trzecia jugowska barburka, czyli konkursowa jazda samochodem. Część samochodów rywalizowała też w ramach siódmej rundy Dolnośląskiej Ligi Rajdowej 2014. 50 załóg rywalizowało w 9 próbach. Najszybsi byli Pasek z Potępą w Suzuki Swift przed Lisem i Kuźmą. Na trzecim miejscu Epner z Biskupskim. Kierowcy amatorzy bez licencji ścigali się w Kędzierzynie-Koźlu. Tamtejszy Automobil Klub zorganizował mini KJS Azoty. Tu na starcie stanęło tylko 7 załóg, a wygrali Michał Schmidt z Jakubem Kraftem. Ostatnio nowa afera z torem Poznań. No jest taki tor, jedyny chyba w naszym kraju funkcjonujący. Jedyny w naszym kraju funkcjonującym, gdzie mogą się odbywać między innymi mistrzostwa, jeżeli chodzi o samochody, jak i motocykle. Generalnie wyścigi, karting, tak. Motocykle, samochody, wszystko. No i nowy prezydent Poznania doszedł do wniosku, że tor jest w złym miejscu, przeszkadza okolicznym mieszkańcom, no i trzeba go zaorać. Zaorać, postawić pewnie Biedronkę, albo inne centrum handlowe, albo jeszcze nie wiadomo, może deweloper jakiś to kupi. No i cały paradoks tej sytuacji polega, że tor został otwarty w 1977 roku i był w szczerym polu. Został tam postawiony na byłym fragmencie lotniska. Nikomu to nie przeszkadzało. Ale wraz z rozwojem Poznania... No, lata się zmieniają. Zaczęli mieszkać tam ludzie, no i doszli do wniosku, że jest za głośno. No, ale pomysł nowego prezydenta Poznania jest taki, żeby zbudować nowy tor, a ten zlikwidować. Tylko nie powiedział, czy najpierw zbuduje, czy najpierw zlikwiduje. Wszystko wskazuje na to, że nie będziemy mieli niebawem żadnego toru, na którym da się ścigać. Kierowcy nie istnieją. Tor jest, natomiast utracił homologację. Cała nitka, która leci w lesie, została wyremontowana, więc tak naprawdę potrzebna byłaby jeszcze inwestycja po to, żeby ta pętla zewnętrzna mogła zacząć funkcjonować i fajnie by tam było robić zawody i dalej organizować, tak jak to miało miejsce kilka lat temu. Bo dla mnie, jeżeli chodzi o tor Kielce, jest naprawdę fenomenalny, szczególnie właśnie ten odcinek leśny. No dobrze, ale mamy teraz tor Poznań, o który trzeba walczyć. Jeszcze mamy. My się przyłączamy do akcji nie przeciwko likwidacji toru w Poznaniu. Póki co tor Poznań w Przeźmierowie istnieje i w ostatni weekend odbyła się tam ósma runda kryterium Super OS. Na starcie 75 zawodników rywalizujących w 6 klasach. Każdy przejechał 5 razy odcinek specjalny. Najszybszym okazał się Jacek Sobczak w Mitsubishi Lancerze. W pierwszej piątce zobaczyliśmy same samochody tej marki. Drugi Waldemar Balcerek, trzeci Jacek Witucki. A tuż za podium uplasowała się Kamila Kuster-Kałmuczak. Druga ze startujących kobiet Agata Gradys na miejscu 60. Automobil Klub Biłgorajski był organizatorem ostatnich w tym roku zawodów samochodowych z cyklu Rally Sprint, rozgrywanych o puchar ZOPZM w Lublinie. Była to ostatnia impreza motorowa zamykająca tegoroczny sezon w okręgu lubelskim PZM. W mikołajkowej rundzie Rally Sprint wzięło udział tylko 13 kierowców, a wygrał Marek Dziubiński. W Zgorzelcu odbył się KJS Rajd Górników Turoszowskich Barburka 2014. To była już 17. edycja tych zawodów. Tutaj frekwencja dopisała, aż 42 załogi stanęły do rywalizacji. Wszyscy mieli do przejechania 10 prób, a najlepszy czas osiągnęła załoga Marcin Żarnowski i Wojciech Ozga. Na drugim stopniu podium ukończyli zawody Piotr Czypionka, Grzegorz Gruszczyński. Na trzecim miejscu Artur Jandała, Damian Kowalik. I znowu ubolewamy, że żadna z pań nie zdecydowała się na to, by rywalizować z panami na trasie.
Tymczasem ósma runda Mistrzostw Sieradza w konkursie zręczności kierowców odbyła się w niedzielę. Do walki przystąpiło 23 kierowców podzielonych na 3 klasy. Do przejechania 3 odcinki. Wygrał Łukasz Ślipek w Hondzie Civic, przed Wojtkiem Kiełbasą w Toyocie Selice i Jędrzejem Lewandowskim w Hondzie Civic. Barburka barburką, ale w naszym kraju działo się również inne, bardzo ważne, jeśli nie ważniejsze, bo w skali światowej wydarzenie. No tak, to nieważniejsze, nie pierwsza... ma nic ważniejszego niż no barburka. Jak? Pierwsza runda Mistrzostw Świata w Super Enduro miała miejsce w Gdańsko-Sopockiej hali Ergo Arena, bo ona jest dokładnie na granicy dokładnie między Sopotem i Gdańskiem. No i kto wygrał? Jak to kto? Teddy Bożusiak. Tak. To nawet ja wiem. I jeżeli, to trzykrotnie. Jeżeli Wilk o tym wie, to znaczy się, że to było ważne wydarzenie. Może nie ważne, ale że tak powiem, nie dla mnie. Ale zaraz mi się oberwie od wszystkich, że tak, tak powiem, dwukrotkowej. Tak. Trzy wyścigi. W pierwszym wyścigu, na pierwszym zakręcie Teddy się wywraca. Po prostu jest 16 zawodników, on spada na ostatnie miejsce. Też mi się pomylić. I przez te 5 minut, które trwa wyścig, goni ich. I robi się 12, 7, 5, 3. I na ostatnim okrążeniu, kiedy już sędzia pokazał ostatnie okrążenie, wyprzedził Cody'ego Webba. Powiem wam, że Cody Webb w ogóle zrobił tam furorę, ponieważ kobiety to za nim po prostu piszczały. Dlaczego? Ale Teddy, no bo podobno taki przystojny, ja się nie znam na facetach. Trzy wyścigi, trzy zwycięstwa, komplet punktów, do tego jeszcze 2 punkty za drugi najlepszy czas. I po pierwszej rundzie jest zdecydowanym liderem. Również ważne omówiliśmy. Też omówiliśmy? Jak zwykle zresztą? Oczywiście. Czas przypomnieć o tym, czego nie powiedzieliśmy tydzień temu, 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu. Subskrybujcie kanał na YouTubie. Tak jest. Tu w tym momencie wyświetli się link do tego, żeby subskrybować nasz kanał. Polecamy również nasz kanał na Facebooku. No i oczywiście do zobaczenia za tydzień.